Konkursy zręcznościowe kierowców w Sieradzu cieszą się dużą popularnością. Nie inaczej było i tym razem, bowiem na placu przy sieradzkim ZUS-ie, gdzie usytuowana była trasa, zebrała się spora publiczność. Określam tu zawodników, że naprawdę bardzo ładnie sobie radzą. To tak naprawdę są takie zabawy amatorskie, a z tego co widzę, zawodnicy bardzo dobrze sobie radzą i nie wychodzą z wprawy. Super miejsce na ćwiczenia, tak? Trasa była nieco prostsza niż zwykle, a to ze względu na to, że Team 50 już po raz kolejny z okazji Dnia Kobiet zachęcał panie do zmierzenia się z torem. No tylko dwie zawodniczki się zdecydowały na start, ale ogólnie liczba zawodników 28 załóg, także frekwencja całkiem dobra. W sumie nie jest to trudna trasa, troszkę sprawnościowa, ale w sumie dosyć prosta. Choć pań było jak na lekarstwo, to z wzięcia udziału w zawodach były zadowolone. I jak pani po tym przyjeździe się czuje? Bardzo fajnie. Pierwszy raz? Tak, dokładnie. Tak to jestem jako pilot zawsze. I jak wrażenia? Polecam. Czyli można powiedzieć, że będą kolejne razy? Zobaczymy. Myślę, że tak. Ja myślę, że super inicjatywa, bardzo fajnie. Można sobie przyjść spędzić miło niedzielę. Naprawdę. Szkoda, że jest tylko tak mało kobiet. A teraz takie odwieczne pytanie. Kto jest lepszym kierowcą, kobiety czy mężczyźni? Oj, to jest temat sporny. Czyli pozostawi pani bez odpowiedzi. Tak, tak będzie najlepiej. Choć spór o to, kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna, pewnie nigdy nie zostanie rozstrzygnięty, to okazji do dobrej zabawy i poprawienia swoich umiejętności jako kierowca nie brakowało. Jak mówi organizator, to już trzecia kazetka w tym roku, ale imprez motorowych będzie jeszcze więcej. Staramy się tak samo jak w zeszłym roku. W zeszłym roku 4 rally sprinty, 3 imprezy typu KZK. W tym roku myślę, że będzie troszeczkę więcej tych kazetek. Ze względu na to, że to jest takie przedszkole dla osób, które zaczynają przygodę ze sportem motorowym. Tu mogą tak naprawdę się nauczyć, zacząć od zera i nikt nie będzie mówił, że oj, fatalnie, tylko zobacz, tu zrobiłeś błąd, spróbuj to zrobić inaczej. Poza tym jeden na drugiego patrzy, gdzieś tam podpatrzy, zobaczy, aha, on przejechał tak, może ja też tak spróbuję, tak? Jest to naprawdę dobry sposób na treningi, dla początkujących zawodników rewelacja sprawa. Też będziemy robić dwie imprezy troszkę wyższej rangi, takie tak zwane Mistrzostwo Okręgu Łódzkiego, czyli MOW. I takie dwie imprezy również, jedna w czerwcu, druga we wrześniu będzie się odbywać, z tym, że też już stawiamy tam na troszeczkę wyższy poziom, na zawodników, którzy zbierają punkty do licencji rajdowej, żeby zdobyć mistrzostwa już potem w wyższych rangach. Panie za udział w konkursie zręcznościowym kierowców otrzymały pamiątkowe puchary. Thank you.